Czołem ludzicka, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Liwit, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Okej, od ostatniego odcinka niewiele się zmieniło. W zasadzie tylko tyle, że zmieniłem nieco lokalizację i zajmujemy się w tym momencie misją, już pokazuję, w zasadzie poszukiwaniami, a nie misją. Kosztowna pomyłka. Jest to jakaś tam misyjka, której pierwszą część wykonałem, ale nie zauważyłem jej po prostu, że muszę to dokończyć. Dlatego chciałem się jeszcze zająć tym, zanim wrócimy do zadania głównego, czyli wybierzemy się dzisiaj do Kaer Morhen. No ale najpierw jeszcze musimy wstąpić po umę. No ale na samym początku jeszcze zajrzymy do tej misyjki, którą pominęliśmy poszukiwań. Cały czas mówię misyjki. Dobra. Tutaj coś nad nami krąży, czy to jest pod nami? Chyba pod nami jednak. Nie jestem pewien. My utopcy, okej. To warto z nimi zawalczyć. Jest kolejny. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, chyba wszystkie padły. Tam jest kolejny. Okej, bierzmy go. Dobra, no i szukajmy naszej zguby. Kolejny utopiec. Mała armia ich tu była, trzeba przyznać. Ale ja cały czas chcę znaleźć te kosztowności. Że nigdzie ich tutaj nie widzę. Pewnie gdzieś pod tym statkiem, tak podejrzewam. Aj, spudłowaliśmy. Szybko, szybko. Ugryzł nas. Śmiesznie to wygląda pod wodą. No ale dobra. Już mniejsza z tym. Płyniemy dalej. Gdzieś tutaj musi to być. Zapiszę sobie może jeszcze grę. Kurczę, ale nie widzę tego, wiecie? Może tutaj. O! Mam coś. Dobra. Chyba będzie to. Dokładnie. Był miecz. Zaraz go sobie obejrzymy. Los, to nie ten miecz, tamten miał nazwę na M. Maugrim. No, 18 poziom. No, jest zdecydowanie gorszy od naszego. Także na pewno go nie wymienimy. Były też również tam spodnie. Zdaje się, te chyba. Te też są nieco gorsze, więc nie będziemy ich wymieniać. No i dobra, lecimy dalej. Myślę, że teraz jeszcze udamy się tutaj, bo jest to bardzo blisko. Tam, o ile dobrze pamiętam, była południca? Albo jakiś upiór, którego nie pokonaliśmy ze względu na to, że był na zbyt wysokim poziomie wtedy. Natomiast teraz już powinniśmy dać radę. Dokładnie. Jest i nasz upiór. Północnica. Weźmy sobie Erden. Łapmy ją. Znak. Tylko nie mam jeszcze energii. Dobra, teraz. No i w tym momencie myślę, że damy sobie z nią radę. Okej, załóżmy Quen. Znaliśmy iluzję. Teraz pora na samą połucnicę. Weźmy Erden, postawmy. Nie chcę jednak walczyć z nią bez znaku. Całkiem mocno, muszę przyznać. No, że jest tylko na 15 poziom. Ale w znaku znacznie słabnie. Dobra, chyba ją mamy. Dokładnie. Pył śmierci, włosy północnicy, cienisty pył i mutagen. No i mamy też skrzynkę. Dwa schematy, rękawice rycerskie i ulepszony olej przeciwko wampirom. Okej. Całkiem przydatne schematy, zwłaszcza ten olej. I zaraz zobaczymy, czy nie możemy go od razu wykonać. Alchemia. Ulepszony olej przeciwko wampirom. Możemy. No to dawać. Bo czemu by nie?
No i dobra. Na razie to wszystko. I myślę, że zajmiemy się w końcu naszym zadankiem głównym. Jeszcze szybki przegląd. Tutaj mamy statuetkę żołnierza na niższy poziom, ale tego nie wykonamy, ze względu na to, że ciągle potrzebujemy do tego Triss, której obecnie nie ma w Nowigradzie. No i nie wiemy, gdzie ją znaleźć. Zlecenia wiedźmińskie tak samo, są tylko na wyższy poziom. No i tutaj mamy poszukiwanie rynsztunku szkoły wilka, które jednakowoż możemy rozpocząć tylko w Kermore. No a więc dobra, zabieramy się w końcu za zadanko główne. Super, już nie mogłem się po prostu doczekać tego. I gdzie mamy się udać? Do kasztelu Barona, o ile mi się zdaje. Dokładnie. No to dobra, wiecie co? Robię teraz cięcie i gdy już będę na miejscu, to się przywitamy ponownie. Okej, a więc witam was po krótkim cięciu. Na samym początku miałem zamiar przywitać się dopiero z wami przy samym kasztelu, ale gdy tylko przekroczyłem palisadę, to byłem świadkiem pewnej ciekawej sceny, którą chciałem wam pokazać. No właśnie, o tym mówiłem. Zaraz się dowiemy. Pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci. Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Nie no, jasne, że się wtrącimy. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! No to mamy walkę. No cóż, tego się spodziewałem. Najpierw ten bez tarczy. A teraz załatwimy jeszcze pana z tarczą. Okej. Nie wiem, ktoś ci, ale ci dzięki. Oni by nas jak szwinie pozabili. Nie skończył zbyt dobrze, co? Chcemy jeszcze z nim porozmawiać? Chyba nie. Dzień dobry. Tylko nam podziękował. No, no ale... dobry uczynek na nasze konto wpadł, tak można powiedzieć. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Okej. No to zobaczmy. Pokaż mi swoje to. W zasadzie to chciałem sprzedać tylko te dwie bronie, które tu miałem. Posprzedawałem sobie również trochę rzeczy w tym cięciu między nagraniem. Więc staliśmy się automatycznie troszeczkę mniej obciążeni. Chciałem powiedzieć troszeczkę lżejsi. Bywaj. Ale to chyba nie oddałoby dobrze tego, co zrobiliśmy, prawda? Dobra, a więc ruszamy do kasztelu. I zobaczymy, co też... czy też odzyskamy tego całego umę. I jak to wpłynie na nasze dalsze losy. Okej, kasztel już blisko. Wiecie co? Jeszcze może zajrzyjmy w takim razie tutaj do płatnerza. Bo ile dobrze pamiętam, mam broń, której jeszcze jej nie oddałem. Albo jemu w sumie. Fergus. Czym okay. Mogę służyć? Znaczy, jeny, nie broń, tylko te narzędzia kowalskie, które gdzieś tam po jakiś drodze... Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. A no właśnie. Kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Jeżeli pamiętacie, to znaleźliśmy te narzędzia na wyspie, na której polowaliśmy na giganta. Okej. Okay. Łatwo mi jedynkę. Nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. O, proszę. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym.
Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. A no właśnie, czy wam też się wydaje to dość dziwne? Zawsze to samo, mam już tego dość. Okej, no więc zapytajmy, o co chodzi. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię i twój pancerz zresztą też. No proszę. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. No proszę. No właśnie. To jest dobre pytanie. To czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. No proszę, a więc chyba naszą wycieczkę do Kermoren jeszcze przełożymy. Tak to przynajmniej na razie wygląda. No, jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadza. I tak zamierzam w najbliższym czasie nieco bardziej przysiąść nad Wiedźminkiem. Więc czemu by nie nagrać dzisiaj dwóch odcinków, co? Oczywiście nie dam ich jednego dnia, ale myślę, że dzień po dniu będzie się wtedy pojawi po prostu Wiedźmin. Okej, zgódźmy się. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. A no właśnie. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Okej, jestem tylko ciekawy, czy faktycznie tak jest. To jest po prostu, czy ona po prostu przesadza. Może, jeżeli faktycznie potrafi zrobić takie pancerze, no to jest prawdziwym mistrzem, tak? Muszę skończyć ten pancerz, i warto będzie ją mieć po swojej stronie. Dobra. Poszukajmy jeszcze tego dodanka w takim razie. Mistrz płatnerstwa na 24 poziom. Wow, czyli dość wysoki. No ale dobra, skoro już tu jesteśmy, chciałbym od razu wykonać to zadanko. Zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj. Gryf na wzgórzach, okej. Okay. Kwatermistrz we Wrońcach jest zleca. Dla tych, co chcą dobrze zarobić i ludziom się przysłużyć, na wzgórzach na północ od Wrońców grasuje bestia jakaś. Gryf najpewniej. Agresywny, okrutnie i zjadliwy. Jak go kto ubije, niech do kwatermistrza we Wrońcach przyniesie trofeum, a nagroda go nie minie. A ci, co nie chcą się ludziom przysłużyć i jaj nie mają, niech się lepiej trzymają z daleka od tamtego miejsca, bo jako obiad bestii skończą. Chyba, że są samobójcy, to niech tam idą w cholerę. Kwatermistrz we Wrońcach. Okej, bierzemy to. I zobaczmy, gdzie jest to zadanko dokładnie. Okej, całkiem blisko, trzeba przyznać. Tylko, że myślę, że zrobimy sobie tak, że pójdę już sobie do znaku szybkiej podróży, przeniosę się na to miejsce i przywitam z wami, gdy już będziemy mieli się zmierzyć z archegryfem. Także do zobaczenia za chwilę. Hej ludziska, witam was po krótkim cięciu. Nie jesteśmy jeszcze co prawda przy samym gryfie, ale spotkałem jeszcze grupę bandytów po drodze, więc czemu by się od razu nią nie zająć? Okej. W razie dają mi trochę popalić. Dobra, musimy unikać tych ataków i poczekam sobie na Igni. Dobra. Bam! No co jest? Czemu nie... Dobra, teraz użył. Okej, tego od razu zabiliśmy. W dość dziwny sposób. No i ostatni. Ciekawe, tych trzech bandytów nas poraniło bardziej niż... na przykład wcześniej... ta północnica. No, ale to nic. Weźmy sobie z nich wszystko. Sprawdziłem sobie jeszcze w glosariuszu
wpis odnośnie Gryfa, znaczy chciałem sprawdzić odnośnie Archę Gryfa, no ale takiego niestety nie mam, więc zasugeruję się tym, co mówi nam poradnik na temat Gryfów, czyli petarda Kartacz to jego słabość, olej przeciwko hybrydom oraz znak Art. I tak też się uzbroimy na tą walkę. Okej, olej przeciwko hybrydom. Insekty, drakonidy, przeklęte, trupojady, hybrydy. I oprócz tego założymy sobie od razu kartacz. Mamy ulepszony kartacz, więc całkiem fajnie, jeżeli o to chodzi. No i oczywiście znak Quen przed samą walką. Przygotujmy sobie już art. Gryf jest całkiem blisko. A, chyba, że to jeszcze nie jest sam gryf, a jakieś miejsce, które musimy zbadać. Chyba raczej tak. No dobra, więc bierzmy się do roboty. Tutaj mamy ślady. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. No nie wątpię. Co my tu jeszcze mamy? Ślady prowadzą chyba tędy dokładnie. Więc idziemy za nimi. O, tutaj jest coś do zbadania. Pióro Archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Miejmy taką nadzieję. Jest całkiem spory teren do przeszukania, patrzcie. No dobra, wespnijmy się może troszkę wyżej. Może stamtąd coś łatwiej dostrzeżemy, okej. No faktycznie, dość łatwo dostrzegliśmy go. Muszę przyznać. W zasadzie to on wpadł na nas. Na 24 poziom, a więc nieco wyższy od naszego. Dobra, wróćmy kartacz. Ładnie. Musimy sobie nałóżmy Quen. Wolę się jednak nie bić bez znaku. Nawet jeżeli nie mielibyśmy przez to skorzystać z Arda. Więc gryf nie należy do łatwych przeciwników na pewno. Dobra. Wygląda jakby mnie trafiał, ale jeśli odpowiednio szybko się zrobi unik, kiedy on się tym skrzydłem zamachuje, to można dość łatwo to uniknąć, wiecie? Okej, pokonany. Myślałem, że będzie ta walka nieco trudniejsza, no, ale okej. Wróczą wiadowe archegryfa, o to nam chodziło, no i o trofeum oczywiście. No i bam! Jeśli dobrze rozumiem, będziemy mieć teraz w ekwipunku, a nawet na koniu już przytłoczoną głowę gryfa. Zobaczmy, co daje nam to trofeum. I gdzie mam resztę trofeów? Tutaj. 10% szansy na odcięcie kończyny, no całkiem spoko. Dla ciosy kończące z walki ludzie i dodatkowe złoto. Jak będzie to doświadczenie dla ciosy kończące walki z ludźmi. W końcu chcemy jak najmocniej wykochsić Geralta, tak bym powiedział. Ale sprawdźmy sobie jeszcze, chociaż kilka razy już to sprawdzałem. Rozgrywka, poziom trudności gry, mamy droga ku zagładzie, najwyższy poziom, a mimo wszystko te walki no z takimi bym powiedział minibossami, bo tak bym nazwał te poboczne questy i potwory, na które polujemy w nich, no właśnie takie minibossy i są one generalnie dość łatwe, no troszkę szkoda. Słyszałem jeszcze o modzie, który podnosi nieco trudność gry. Tylko, że podobno niektórym się zdarza coś takiego, że wywala wtedy grę w niektórych momentach, a tego na pewno chciałbym uniknąć na nagraniu, więc myślę, że nie będę jednak modował Wiedźmina. Przynajmniej nie do czasu, aż go przejdę do końca. Wtedy może jeszcze pobawię się z modami i ewentualnie coś podogrywam. Miałem w ogóle zrobić na początku tutaj cięcie, ale tak się już w sumie rozgadałem odnośnie tych bossów i modowania, że już po prostu sobie dojdziemy do kwatermistrza. No i zaniesiemy od razu ten gruczoł kwasowy do naszej
płotmistrzyni. Nie wiem, czy to się w ogóle powinno zmieniać, raczej nie. No płotmistrza. Który przy okazji jest kobietą. Okej. Płatny. A jeszcze się zastanawiam, jak odmienić słowo płatnesz, ale tego się chyba po prostu nie odmienia. No dobra, odbierzmy naszą nagrodę. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? W zasadzie to chcę odebrać nagrodę. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. No właśnie, tylko że się składa. Barona już nie ma. Się parę kolon. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. No proszę. Szczerze mówiąc, myślałem, że będą jakieś kombinacje, ponieważ barona już tutaj nie ma. Ale poszło wszystko naprawdę gładko. No dobra, no to pogadajmy teraz z naszym płatnerzem, z Joną. Jesteś? Jak? Masz kwas? Oczywiście, że tak. Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Chyba o to też chodziło, zbroja, prawda? Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Okej, czyli już wykonała swoją zbroję. Tylko musiałem zahartować. Geralt, skończyłam! O proszę. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Okej. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? No dobra, dajmy jedynkę. Może nie chcemy od razu... To co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? A no właśnie. Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. O, proszę. Ho, 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 jakie tłumy. Hej, ty tam, włóż tę zbroję. Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Chyba wiemy, Geralt, kto to zrobi, prawda? Dobra, zapytajmy się o to. Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Ale już chyba wiem, o co chodzi. Która powstrzyma bełty, więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? No właśnie. Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. No i jak myślicie, zgodzimy się? Ja akurat mam to szczęście, że robiłem już wcześniej to zadanko i wiem, jak to się skończy. Ale dobra, zgódźmy się. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Co, jak to? Całkiem niezły pancerzyk Geralt ma na sobie, przyznacie chyba. Ale bełtu raczej by nie zatrzymał. Zresztą... Wiedźmini potrafią uchylać się przed bełtami, więc... Tylko przyszedłem konia podkuć. No właśnie, tego gościa mi najbardziej żal. To ma być pancerz odporny na bełty? By płacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Nie możemy się nawet ruszyć w tym momencie. No to zobaczmy. Nie. Z twoim celem to... Żyjesz? Przecież on nie trafił. Widzieliście to. Tak. Bliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań. Chcę obejrzeć zbroję. Jak ma wstać, skoro dostał... dobra. Nawet się nie wgniotła.
Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Ja jestem ciekaw, czy... Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. No i dobra, jestem ciekaw, co teraz z Fergusem się stanie. No, bądź co, bądź trochę mi go szkoda. Pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. No proszę. Wow. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Tak jak mówię, no akurat pamiętałem to, że zbroja wytrzyma. Całego... Nie pamiętałem natomiast to, czy Fergus zostanie, ale całkiem fajnie się złożyło. No i dobra. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Okej, więc myślę, chodź, że ten pancerz... Pomogę ci się uwolnić z tego. Odbierzemy sobie dopiero po powrocie z Kermoren, tak mi się wydaje. No bo już teraz... Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla... No już teraz chyba go jeszcze nie odbierzemy, ale zapytajmy o to. Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, dobra, rozumiem. Ciekawe, czy będzie lepszy od tego, który zrobiła, co? Tylko, że tak... Wiecie, zbroja się nie wgniotła, bo on w nią nie trafił i... Co było słabe, no nawet jakby w głowę dostał Geralt, to wtedy i tak zbroja by nie pomogła, tak? No ale dobra. Już mniejsza z tym. Nie czepiajmy się o jakieś tam małe bugi. Geralt, miło. Ale chciałbym jeszcze mimo wszystko... Chodzi o wiedźmi... Zajrzeć tutaj i nawet nie tyle chciałem coś robić, co po prostu naprawić swój ekwipunek. Jest już całkiem mocno zużyty, zwłaszcza jeśli chodzi o srebrny miecz. O! Zminimalizowała mi się gierka, już do was wracam. Czasem niestety coś mi się takiego dzieje, jeśli chodzi o Wiedźmina. Nie mam kompletnie pojęcia dlaczego, no ale to mniejsza z tym. Nie jest jakoś specjalnie istotne. Sprzedajmy jeszcze wszystko, co mamy. Jesteśmy całkiem bogaci, 31 200. Nie wiem, jeśli macie jakiś pomysł, jak spożytkować w jakiś przystępny sposób tą kasę, bywa, dobry, to czekam na rady. Bo ja specjalnie nie mam na to pomysłu. W końcu pewnie jakoś w crafting polecę, czy coś. Chociaż słyszałem, że w tym nowym dodatku Krew i Wino można dom własny wybudować Geraltowi, więc... Czy też przejąć, nie wiem dokładnie. A, może na to po prostu sobie zaoszczędzę kasę. Dobra, na razie idziemy po umę. No to porozmawiajmy z sierżantem. No. Przychodzę zabrać umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Dokładnie tak. Myślisz, że się ciebie boję? No myślę, że... No właśnie. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Okej, no to w drogę. Najbrzydszy człowiek na świecie. Powiedz osobie pilnującej stajni, że zabierasz umy. Tak też zrobimy. No i w końcu wyruszamy do Kermoren. Yes! Naprawdę czekałem na ten moment. Dość długo zresztą. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie.
No dobra. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. No raczej. Już. Okej. Okay. Cześć, mały. A więc jest i nasz brzydal, co? To jest płotka. Zawiezie nas do Kermoren. No, chodź. Przynajmniej rozumie, co się do niego mówi. Na to przynajmniej wygląda. Ale sam raczej na płotkę nie wejdzie. Co do? Pobiegł za szczurkiem. Jedziemy. No i dobra. Wydaje mi się, że teraz już powinniśmy się przenieść do Kermoren. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Okej, przez chwilę przyszło mi przez myśl, że to dziki gon nas ściga. Ale nie tym razem. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. Okej. Okay. Powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego i nie pamiętałem o takim zajściu. No ale dobra. W takim razie najpierw musimy odwiedzić Wyzimę. Zdaje mi się, że to jest kompletnie nie po drodze. Bo Kermoren jest chyba na północy bardziej, a Wyzima jest dość mocno wysunięta na południe. No ale nic. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Jest Yennefer, patrzcie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Uma jest dobry, co? Przyjechałem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Okej. Okay. Nie da się polubić Emhyra za bardzo, co?
Prześledziłem te trzy tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem, ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego wataszki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Okej. Okay. No i to jest właśnie ta trudna sprawa. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elein Kedmil Folii. Gledyv Dorn Epteneit. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. No i co o tym myślicie? Okej, okay, od początku nie miałem zamiaru przywozić tutaj Ciri. I tak też powiemy. Nie liczyłbym na to. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. I co o tym myślicie? Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. To prawda. Wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. W zasadzie chyba każdy moment byłby na to dobry, co? No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i Płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie robiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Filakterium, czy jak to się tam zwało. No więc dobra. Poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Okej, więc w końcu chyba pojawimy się teraz w Kaer Morhen, jak sądzicie. Tydzień później, dokładnie. Czyli rozumiem, że Yennefer już dość dawno tutaj przybyła. Pewnie poczyniła jakieś przygotowania do tego wszystkiego. Wow, czy to była wiwerna? Płotka, jesteś w porządku. No właśnie, tego w grze niewiele widać, ale w książce dość często Geralt uspokajał Płotkę. Pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. To był widłogan, okej.
Ale w książce dość często Geralt uspokajał Płotkę magią. To samo przyszło mi do głowy właśnie, że chyba Excel z Lambertem się obijają. Oho, kogo wiatr niesie? Długo cię tu nie było. Jest i Vesemir. Za długo. Fajne by to było, jakby na przykład w Wiedźminie można było jakąś tą twierdzę rozwijać. Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech on się przyjrze. Liczne deformacje oczu, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. No racja. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. No proszę. Jen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Czemu mnie to nie dziwi? Żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. O rany. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. No proszę. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No raczej. Chyba już wiem, o jakie łóżko chodzi, aby. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, pokowy materac. Triss zawsze mówiła, że... No właśnie. A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Te komentarze niektóre są po prostu świetne. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Jak wykrywasz metali, co? Uję się przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. A więc Vesemir jest jedyną osobą, którą nie zrekrutowała Yen. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, wiecie? Dobra. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trwa już on ponad 40 minut, także i tak mocno się przedłużył. Ale myślę, że jest jednym z ciekawszych odcinków. I w kolejnym, w końcu pochodzimy sobie po okolicach Kaer Morhen. Rany, bardzo długo na to czekałem. Naprawdę. Dobra, a więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, no to zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.